Obrazki z życia Graboszyc i nie tylko. Zaprasza Maria Mady. W rodzinnym grobie spoczywają prochy Jana Gołąba, ułana, bohatera wielu wydarzeń historycznych. Pamięta o nich rodzina. To od niej dowiedziałam się o jego przeżyciach. Jan Gołąb urodził się 25 grudnia 1913 roku w Graboszycach. Okres dziecięcy i szkolny spędził jak wszystkie wiejskie dzieci. W pełni dorosłe życie rozpoczął od służby wojskowej, bo tak już właśnie jest, że mężczyzna uzyskuje dorosłość z chwilą, gdy idzie do wojska. I gdy tę służbę wojskową ukończy, to jest w pełni dojrzałym mężczyzną. Jan Gołąb służbę wojskową odbył w 13 Pułku Ułanów w Nowej Wilejce, położonej na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Ukończył szkołę podoficerską i wrócił do cywila. Był ułanem. Ułanem, z którym wiążą się zaszczyty, różne zaszczyty. Ułanem, który ma w naszej historii wielkie znaczenie, poważanie i szacunek. Uważano tę służbę za zaszczytną. W piosenkach ją ośpiewano. Ułani, ułani, malowane dzieci, albo jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, i inne ułańskie, właśnie ułańskie piosenki. Rok 1939 wezwał do służby ojczyźnie w okolice Żółkwi, gdzie brał udział w licznych bitwach i potyczkach. Najważniejszą z tych bitew był bój w obronie Lwowa, które to miasto pełniło i miało nadal pełnić kluczową rolę w strategii wojennej. Było znakomitym węzłem kolejowym, a także we Lwowie miało miejsce zaplecze wszelkich środków zaopatrzeniowych dla wojska, dla szpitali, dla przyszłości, która rysowała się już dość wyraźnie. Bój o Lwów toczyły polskie oddziały z niemiecką 14 Armią Południową, która 12 września 1939 roku zaatakowała Lwów. Walki trwały 3 dni. Skończyły się sukcesem polskiej armii i piechurów, i ułanów. Niedługo ułani cieszyli się sukcesem, a miasto Lwów tę radość podzielało. 3 dni to był 15, a 17 września polskie granice przekroczyła Armia Czerwona. I teraz ułani Jana Gołąba jako dowódcy plutonu znaleźli się w tragicznej sytuacji walki z dwoma wrogami, Niemcami i Rosjanami. To we Lwowie Jan Gołąb jako dowódca odebrał dramatyczny rozkaz rozkulbaczyć konie, uciekać na własną rękę. Dla cywili i dla innych formacji wojskowych nie jest wiadome. Nie czują tego, co znaczy komenda rozkulbaczyć konie. To znaczy pożegnać się z końmi. I tu to pożegnanie miało swój wymiar ogromny. Było to przeżycie ogromne, równe stypie po zmarłej. Rozpuścili ułani te konie, żeby sobie poszły, gdzie chcą. Sami też
na własną rękę mogli pójść, gdzie chcą, czyli rozpocząć ucieczkę. I ta ucieczka w grupie około 30 osób zaczęła się bezdrożami, lasami, różnymi wertepami, poza wszelkimi oficjalnymi drogami. Szła, przypadała do ziemi, chowała się, nocowała byle gdzie, aż doszła do Rawy Ruskiej. Był 12 września. Żołnierze ułani, zmęczeni nieludzko, popadali i zasnęli twardym snem pod stogami gryki. Zmęczenie widać spowodowało to, że nie wystawili ani warty, ani czujki. Po prostu padli i zasnęli. I w takim stanie znalazł ich i odkrył niemiecki oddział. Być może, że któryś z Ukraińców dał znać, że właśnie tu, a tu śpi Wojsko Polskie. Cała ta polana, to miejsce, zostało oświetlone rakietnicami. Gdy się rozbudzili, zobaczyli, że są otoczeni wrogimi wojskami. Na żadną ucieczkę nie było szans. Zostali wzięci do niewoli w taki, powiedziałabym, niehonorowy sposób. Nie w walce, nie w bitwie. Ale cóż, różne są drogi żołnierza polskiego. Rozpoczął się marsz na zachód. Ustawieni w karną kolumnę, otoczeni niemieckimi żołnierzami uzbrojonymi w karabiny, gotowe do strzału, szli na zachód. Szli 3 dni. O głodzie i chłodzie, jak się to mówi. Z kolumny nie wolno było się wychylać. Nie wolno było zboczyć z drogi do tych, którzy się odważyli na taki krok, od razu strzelano. Nie opowiedział Jan Głąb tej sytuacji. Czy odpoczywali gdzieś choć chwilę na noc, kładli się gdzieś na jakiś sen? Czy dostawali jakieś jedzenie, od kogo, gdzie, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że ryzykując życiem, odskakiwali od kolumny na pole buraczane, jeśli koło takiego przechodzili, i zrywali takiego buraka, żeby choć cokolwiek poczuć w żołądku. Wielu żołnierzy z tej kolumny marszowej zginęło właśnie dlatego, że oddzielili się od kolumny i wskoczyli na pole, na którym rosło a to ziemniaki, a to buraki, a to cokolwiek, co nadawało się do jedzenia. I takim marszem, ten marsz straszny, zakończył się w Mościcach, zachodnia część Tarnowa. Mościce, jak wiadomo, zakłady chemiczne, zakłady azotowe. Tam wprowadzono tych żołnierzy zdrożonych i zmęczonych do granic wytrzymałości. Popadali, pokładli się na workach nawozów. Przez chwilę, przez moment nie zauważyli, nie zorientowali się, nie wiedzieli, że swoim wejściem, swoimi butami wzbiją do góry pył nawozowy, azotowy. I dopiero, gdy zaczęły ich palić oczy i szczypać i palić w gardle, tamować oddech, utrudniać w ogóle wszelkie oddychanie, wtedy się zorientowali, że są jeszcze w innej niewoli. Jakoś sobie radzili, zasłaniając usta i nos, czym mogli. Ten postój trwał dość długo. Na zewnątrz byli wyprowadzani pod eskortą
z zewnątrz, to znaczy okolice fabryki. Były tam duże tereny, duże przestrzenie, ale ogrodzone wszystkie drutem. Wiadomo, za drutem, za tym płotem drucianym, za tym płotem siatkowym widzieli ogródki działkowe. I znów pokusa zerwania tego, co tam rosło. Najwyraźniej były widoczne pomidory. Wiadomo było, że rosła tam marchew. Pragnęli bardzo takiego właśnie jedzenia. Czas trwał. Starali się rozpoznać wartowników, zapoznać wartowników, którzy stali przy nich wówczas, gdy oni na tym, byli na tym wyjściu poza magazyn. Zorientowali się, że jeden z nich mówi po polsku i rozumie po polsku. Był to Ślązak. Postanowili obłaskawić w jakiś sposób tego Ślązaka, bowiem w perspektywie i w marzeniu i w myśleniu mieli ucieczkę. Nie wyobrażali sobie innego wyjścia z tej niewoli, tylko ucieczką. Udało się. Udało się z tym żołnierzem, nazywali go Sudet, udało się z nim jakoś załatwić, że pewna część, pewne miejsce tego ogrodzenia było przez jakąś chwilę wolne. Postanowili więc zorganizować ucieczkę.